Bym prosił o podsumowanie dzisiejszego, że tak powiem, dzisiejszej debaty. Dzisiejsza debata była ustawiona, to do tego nie ma żadnych wątpliwości, to znaczy zostały zaproszone, były dwie osoby, które miały jakiś inny pogląd i siedem osób, które miały jeden pogląd. Tak, byli bezcelennie wyselekcjonowani artyści. Nie zaproszono artystów, którzy mają inne poglądy niż przemysłu muzycznego. Tak? Nie zaproszono Tymona Tymańskiego, nie zaproszono Ostrego, nie zaproszono Dody, którzy cieszą się, kiedy ich fani słuchają ich muzyki. Co wydaje mi się dosyć naturalne dla twórcy, dla artysty, że cieszy się, kiedy fani słuchają jego muzyki. Dyskusja była bardzo ciekawa, bo było widać powoli ewolucję poglądów niektórych ludzi, tak? Którzy rzeczywiście na koniec zgodzili się, że no tak, sankcje nie bardzo. Tak, szukajmy modeli biznesowych, szukajmy sposobów na zarabianie, a nie szukajmy sposobów na karanie i ściganie. Bardzo ciekawa dyskusja i cieszę się, że do tych wniosków na koniec doszliśmy, tak, żeby szukać pozytywnych rozwiązań, a nie negatywnych. A czego brakowało w dyskusji? Moim zdaniem brakowało niezależnych prawników, byli wyłącznie przedstawiciele przemysłu o bardzo skrajnych, zdecydowanych i mocno kontrowersyjnych poglądach. Zabrakło niezależnych prawników, niezależnych autorytetów, którzy powiedzieliby, jaki jest stan prawa autorskiego, bo nie jest taki, jak próbowali to opowiedzieć panowie z przemysłu. Myślę, że zabrakło twórców, którzy powiedzieliby o innych modelach, które stosują. Myślę, że zabrakło przedstawicieli użytkowników, organizacji konsumenckich, którzy powiedzieliby o swoich potrzebach. To jest ta rzecz, która moim zdaniem nie może być pomijana. Nie możemy rozmawiać wyłącznie o potrzebach twórców, bo wszyscy jesteśmy twórcami. Musimy mówić o potrzebach kultury, o potrzebach użytkowników kultury. A co przedstawiciele Creative Commons i użytkowników tworzących muzykę na tej licencji? Nie było na sali przedstawicieli Creative Commons. Niestety, żałuję bardzo, że nie było Alka, czy Tarkowskiego, czy Justyny Hofmokl. Myślę, że mogliby sporo wnieść. Dziękuję serdecznie.